Cześć, siemano wam wszystkim, chciałem was zaprosić na kolejny odcinek. Jak mówiłem we wcześniejszym odcinku, rozmawiałem z administracją na temat, czy dostanę kostium youtubera i dostałem. On tak się prezentuje, dostaje się go na 14 dni z tego co pamiętam. Tutaj daje bonusy 10 na potworą, 5 do PZ, 50 wartości ataku i jeszcze rangę youtubera dostałem. Tak się prezentuje ten kostium youtuba. No naprawdę bardzo fajnie wygląda. I myślę, że w tym odcinku będziemy sobie expić i podbijemy troszeczkę skilla i biologa. No to co, widzimy się za chwilę. I jeszcze tak przy okazji, jeśli ktoś nie wie, to kadeki od plus 0 do plus 3 możemy sobie wymienić u Sona, który stoi blisko dozorcy. I za jakieś tam punkty możemy sobie, jak uzbieramy jakąś tam jakąś ilość punktów, to możemy sobie wymienić na marmury. I jak wymienię sobie, to pokażę. Najlepiej jest tutaj wymieniać za 15 punktów, bo jest szansa, żeby otrzymać marmur dzikiego sługi i chyba też młodego pająka. Teraz dostałem jakiegoś walczącego tygrysa. Wymienimy sobie wszystko, zobaczymy co się dostaje. Jeszcze dwa razy sobie mogę wymienić. I ostatni. Patrzymy teraz. Żołnierza to jest chyba ZM2. I te tygrysa są nic nie warte, więc no niestety. To do następnego klipu. Teraz zaprezentuję, na czym polega wymiana ziół. Idziemy do BGO i wymieniamy sobie tutaj czerwone na przykład dzieło na czerwoną rosę. Możemy trafić albo największy, albo najmniejszy bonus. Ja teraz trafiłem największy, mam już 54 te rosy, czyli całkiem sporo. Jeszcze teraz dozbieram sobie troszeczkę niebieskich ros i białych i będę już po prostu miał do expo. No to widzimy się za chwilę. Tutaj chciałem podziękować Haszowi, który zaproponował, że mi da bodzi. Akurat mi się przydadzą, bo będę teraz ulepszał. Daje 31 bodzi. No to dziękuję mu bardzo i pozdrawiam. I widzimy się, jak będę już coś ulepszał. Ulepszymy teraz sobie śmiertelkę na plus 9. Fajnie by było, gdyby ulepszył. Albo nie, jednak ulepszę sobie tym zwojem. Fajnie by było, gdyby ulepszył, bo może uda mi się zamienić na Jinyanga. I patrzymy, czy ulepszy. Niestety spalił. No to widzimy się za chwilę. I przypomniało mi się jeszcze, że mam Jinyang i Dozo, to zobaczmy, czy ulepszy, bo mam Zemdorka. Ulepszył na plus 8 i teraz drugi na plus 8. Spalił. To ulepszamy teraz na plus 9. Fajnie by było, gdyby naprawdę weszło. I spalił. No niestety już naprawdę bardzo dużo ulepszam razy. No ale tak też czasami bywa. No to widzimy się za chwilę. No i znowu ulepszymy sobie Jinyanga. Zobaczymy, czy tym razem będziemy mieli szczęście. Ulepszył i teraz naprawdę bym się cieszył, gdyby weszło to na plus 9. I jest, naprawdę cieszę się. Tutaj pozdrawiam jeszcze raz kolegę i widzimy się w następnym klipie, jak już będę bonował. I po około 50 zmiankach weszły nam takie bony. 2k HP, 50 wartości, 10 do PZ-a. No to nie najgorzej. I teraz myślę, że znowu będę ulepszał sobie pięciokątną albo wyzywkę. Bądź też Ebo, jeszcze zależy, czy będę miał ulepki. To widzimy się za chwilę. I teraz ulepszymy sobie pięciokątną na plus 8 i no spalił, no to ale i tak się cieszę, bo weszło nam Jinyang i takie bony są, jeszcze nawet nie zmieniłem, to teraz założę. Teraz pokażę, jak dostać się do wieży orków. Wystarczy przeteleportować się na mapę dungeony. Idziemy sobie ten do bok mistycznego, lodowego strażnika. Wchodzimy sobie tam na górę i tam jest strażnik, za chwilę go pokażę. Tam możemy sobie wybrać, z tego co pamiętam, to też wieżę demonów. Tak, możemy wybrać sobie wieżę demonów i wieżę orków. Ale ja nigdzie nie idę i no widzimy się w następnym klipie. I kończymy sobie metka Puma. Powiem, że naprawdę lajtowo idzie. Zobaczymy, jaki będzie drop. Już pada. Smocza skrzynia, zmianki 8 sztuk. Kolczyki z niebiańskich włos i jakieś tam kufry. Otworzymy teraz sobie kopalną skrzynię. Srebro i tutaj skału, nic ciekawego. No i widzimy się przy następnym metku. I teraz przy okazji, jak szukałem sobie metka, zauważyłem, że jest jakiś bug, bo się nie da ściągnąć tej rękawicy. Wcześniej można było ściągać, chyba że teraz władcę po prostu wprowadzili, że nie można ściągać, bo z tego co się orientuję, to na innych serwerach rękawicy na 2 godziny nie można ściągać. A tutaj można było, no ale trudno, to podrobimy sobie najwyżej przez te 50 minut. No to widzimy się przy następnym metku. Dobrze, i w końcu udało mi się wszystko posprzedawać. Teraz ulepszymy sobie KD Defa na plus 5. Bardzo mi się cieszy, gdyby ulepszył. Jest, ulepszył.
Teraz jak wejdzie do zbroi, to naprawdę będę szczęśliwy. I spalił, no niestety. Kurczę, dobrze, to widzimy się w następnym klipie. To jeszcze teraz przeczytamy sobie strach i zobaczymy, czy wejdzie. Niepomyślnie, no niestety. Dobrze, to teraz jeszcze znajdę czarowane gdzieś na rynku i też przeczytamy. I niestety nie nagrałem, jak czytałem czarowane osze, ale co z tego, jak i tak nie weszło, więc... No niestety, to widzimy się w następnym klipie. Teraz pokażę, co trzeba zrobić, żeby przejść, bo na początku respi nam się taki metek zazdrości. Musimy go ubić i później dopiero nas przeniesie na następne piętro. To widzimy się na następnym piętrze. Jesteśmy na następnym piętrze, tutaj musimy zabić wszystkich orków z tej komnaty. I teraz będziemy się też widzieli już na następnym piętrze. I przeniosą nas na kolejne piętro, na tym piętrze trzeba zabić wodza orków i też wszystkie moby. To widzimy się na następnym piętrze. Widzimy się na następnym piętrze, teraz tutaj trzeba zabić metka cienia, po którym jak zabijemy się, będą nam się respiły metki duszy, które musimy po prostu bić do poprawnego, co jest naprawdę bardzo fajne, bo jeżeli trafi nam się jako ostatni, to możemy sobie sporo nadrobić książek, więc no to jest bardzo fajny zarobek, nawet jeżeli nam się trafi przy ostatnim. No to widzimy się, jak już będę na pieczęciach, bo już wam wytłumaczyłem co i jak. Jesteśmy na następnym piętrze, tutaj trzeba zabijać orki, z której lecą nam pieczęcie i otwierać te pomniki. No to widzimy się już, jak będę bił odrodzonego wodza orków. No i jesteśmy na kolejnym piętrze, tutaj trzeba zabić orków, chociaż nie trzeba, tam stoi odrodzony wódz. To będziemy się teraz widzieli, jak już go będę kończył. No i kończymy sobie teraz odrodzonego wodza. Oj, zrespił się nam, no to myślę, że już go dobijemy szybko. Wydaje mi się, że naprawdę będzie fajny drop, bo mam rękawiczkę teraz założoną. I patrzymy. Mistyczna przepustka, szpon, HTE. O, ebonitowe kolczyki plus 7, to fajnie, bo mam plus 4, to sobie zmienię. I tutaj zobaczymy tego Riwa, a najwyżej ulepszymy sobie u Kowala. No to widzimy się, jak już będę coś następnego robił. I otworzymy sobie zdobiony kufer i zobaczymy, liczę na czarowane ostrza i strachy, bo naprawdę mi się przydadzą. I będziemy się widzieli, jak już będę to... O, widzę, że czarowane ostrze, to przeczytamy od razu. I niepomyślnie. No już czwarty, piąty raz mi pali, więc... Nie wiem, czy na to słabo. Ale też widziałem chyba gdzieś aurę miecza, więc... Dobrze, to i tak widzimy się za chwilę. Zorientowałem się, że mam tutaj ulepki na ebony na plus 8, to ulepszymy sobie. I spalił, są plus 6. No to trudno, teraz myślę, że posprzedaję sobie tutaj KU i spróbuję ulepszyć następne KD defa na plus 5. I wsadzimy do zbroi. To widzimy się, jak już będę ulepszał KD defa. Wytworzymy sobie teraz roski, bo przydadzą nam się do V2. Wytworzymy sobie białe, czerwone i różowe. To wymieniamy i patrzymy, jakie nam się trafiły. Tutaj trafiło nam się... Szkoda, że na 100 defa, bo przydałoby mi się 200 defa do V2. No ale trudno. To teraz myślę, że sprzedam sobie pedeki te, bo są dosyć sporo warte i ulepszymy sobie KD defa na plus 5. To widzimy się za chwilę. I jednak postanowiłem, że przyjdę sobie do lasu podrobić troszeczkę, bo jednak szkoda tych pedeków, bo mi przydadzą się do XP-nia V2. Teraz będziemy patrzyli, jaki jest drop. I już powinniśmy kończyć tak. Rękawica złodzieja, pierścień doświadczenia. Mega drop, naprawdę. Jeden z najlepszych, jaki mógł mi polecieć. Jeszcze otworzymy sobie tutaj zdobiony kufer. No, z tego nic ciekawego. Ale naprawdę jestem zadowolony, bo super drop. I widzimy się w następnym klipie. Przeszedłem się na ognistą ziemię i zobaczcie, dwa metiny są zbugowane w ścianie i do ani jednego, ani drugiego się nie da podejść. Za chwilę sobie loknę, może tutaj gdzieś będzie metin i będziemy się widzieli, jak już będę go kończył. Kupujemy sobie KD obronę, nie wiem dlaczego jest tu za 10 kk, chyba gdzieś z bossów leci, nie wiem, nie mam pojęcia. Kupujemy sobie, wsadzamy do zbroi, bardzo by mi się cieszy, że weszło. I niestety się nie udało mi, no kurczę. Dobrze, to widzimy się w następnym klipie, nie będę chyba tego wsadzał, bo naprawdę szkoda mi kasy, a nadrobię sobie to roską 200 defa, więc widzimy się już w następnym klipie. No i to był już koniec odcinka. Myślę, że w odcinku nie zrobiłem tego, co chciałem, no ale niestety i tak wyszło już 11 minut, a wątpię, że wam się chciało oglądać film 20-minutowy. W następnym odcinku podbijemy sobie troszeczkę level i porobimy EQ, ale nie jestem pewien, czy EQ będziemy robić.
Przy okazji chciałem wam podziękować za 18 łapek pod wcześniejszym filmem. Tutaj też bym chciał poprosić, żebyście zostawili łapeczkę pod filmem, bo to naprawdę bardzo motywuje. No to do następnego odcinka. Piona!